Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do Was Senior Gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w krainie gry Subsistence. Na początku, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju komentarze, polubienia i subskrypcje, które pojawiły się po opublikowaniu poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że ten będzie dla Was jednakowo interesujący. Moi drodzy, tym bardziej, że mam w planie kilka prac budowlanych, ale oprócz tego mam też zamiar odwiedzić sąsiada na południu. Zobaczymy, jak się urządził i może uda mi się z nim przywitać jak należy. Wobec tego biegnę w jego stronę. Już go widzę. Okej. Czy on mnie już dostrzegł, czy jeszcze nie? Jeszcze mnie nie dostrzegł. Gdzie jest? Tam jest. Akurat się schylił. No dobra, może zaraz się podniesie. Poczekamy chwilę. Szczaimy się. Nie udało się. A może z pistoletu? Gdzieś go widać? Gdzie się schował? Dostał? Dobra, oki, przywitaliśmy się z sąsiadem. No, okej, okay, może być. Jeden nabój do strzelby, zawsze to coś. Tak, okej, okay, przeładujemy sobie broń tylko. Kółka zębate, a to znaczy, że niedługo, a niedługo trzeba będzie ich uzbierać, to karkę zbudować i parę innych rzeczy, ale może i wyłom się trafi. Dobra, sam był? Sam był. Co ma na ogniu? Nic nie ma na ogniu. Popiół ma. Dobra, zabieramy. Zabieramy. Rozejrzyjmy się, co tu jeszcze można ciekawego zrobić. Pod samiutkim płotem się urządził. Dobra, będę wiedział, jak do niego dojść w takim razie. Idąc sobie na przykład zupełnie spokojnie od strony tego wielkiego drzewa do płotu i potem od płotu w jego kierunku. W porządku. Dobra, wykorzystamy duże drzewo, a jakże? Robal się zawsze przyda, bo jak powiedziałem na początku odcinka, mam dzisiaj w planie kilka prac budowlanych. Kurnika co prawda nie zrobię, no ale karmę mogę już zbierać pomału. A robale to dobra karma dla moich kur. Okej, okay, trochę znajdziek i bardzo fajnie. O, nabój do karabinu, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Tam wilk. Tam jeszcze coś innego. Niedźwiedź. Dobra, w porządku. Nie będziemy chodzić tym zwierzakom w drogę, bo przecież nie to jest naszym celem dzisiaj. Dobrze, teraz mogę spokojnie wrócić do domu i część dnia poświęcić na prace budowlane, o których mówiłem,
a prace te będą obejmowały zbudowanie długiego podestu, który połączy moją chatkę z brzegiem i już na brzegu wtedy będę mógł ewentualnie wystawić kurnik, tak, no bo trochę kiepsko wygląda wolny wybieg na drewnianym daszku. To może jedynie wybieg, tak, ale niekoniecznie wolny, no chyba, że akurat kury wolno biegają, to wtedy tak, a jak nie, no to nie. Dobra, mamy piórka. Czy coś jeszcze się tutaj w pobliżu objawi? No, objawiła się roślina, dobrze. Czy coś jeszcze? Na razie nic. To nie ma się nad czym zastanawiać. Przystępujemy do prac. Najpierw zabiorę te schody. Ok, czyli będę musiał przenieść te schody. Trochę one sfatygowane, ale to nie szkodzi. Przeniesiemy je tutaj. Ale tak tylko na tym czas. Ok. Ja natomiast zabiorę ze skrzyni. O, 5 fundamentów. Znaczy 4 były w skrzyni, 5 miałem w ekwipunku. Nie wiedzieć dlaczego. Może już nie było miejsca w skrzyni. I spróbujemy się teraz połączyć z lądem. Teraz tak. Tak. Aha. Tak. Tak. Nie, słuchajcie, tylko między bronią chodzi. Myślałem, że się przełączę. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Dobrze, całkiem fajnie to wyszło. Teraz te schody. Teraz te schody jeszcze raz. Trzeba je będzie naprawić, bo takie trochę sfatygowane są. Dobra, muszę się tylko, że tak powiem, okręcić. I teraz je też okręcić. O właśnie, bo tak chcę to zrobić. Dobrze. I tutaj już, o, jeszcze jeden fundament. Ok, ale wyżej. Wyżej, więc zrobimy to w ten sposób, że ja się tutaj wbiję do... Albo nie. Dobra, niech zostanie. Po co mi wyżej? Jest ok, jest w porządku. Tak może zostać. Świetnie. Teraz, moi drodzy, ten kawałek jest niejako mój. Teraz mam piękne wejście z lądu do bazy. Piękny pomost, a jakże. Świetnie się będzie po nim schodzić. No i teraz tylko trzeba będzie zadbać o bezpieczeństwo tegoż pomostu i nie tylko. Myślę, że nie od rzeczy będzie zrobić barierki po prostu i je tutaj umieścić, tudzież zrobić sobie, ale gdzie, oto jest pytanie, zrobić sobie jedną ścianę z drzwiami. Taki mi pomysł do głowy przyszedł, ale zacznę od tego, że zobaczę, czy da się tutaj w jakiś fajny, rozsądny sposób zrobić barierki. Znaczy, barierki da się zrobić, to na pewno. Tylko... Dobrze, desek nie mam. Do czego mi tu deski? Desek, gwoździe, złom. Dobra. Trzeba to wszystko pobrać. Gwoździe, złom, deska jest tylko jedna. Więc deskę trzeba zrobić. Kilka desek... Niech się zrobi, ok. Jak tam u mnie ze wszystkim? Coś wypadałoby zjeść, czyli trzeba by coś upolować. Tutaj możemy zjeść znajdźki. Pomidora zjadać nie muszę. Nawodnienie, ok. Jest w porządku. Dobra, to się robi. Ja za ten czas uporządkuję ekwipunek. To mi będzie potrzebne. Robal do skrzyni. Ok. Naboje do broni.
I jeszcze strzelba. Dobrze, w porządku. I teraz możemy zobaczyć, jak my tam daleko jesteśmy z tymi płotkami. Trochę. Trochę daleko jeszcze jestem z tymi płotkami, ale to nie szkodzi. Mogę sobie w takim razie pobiegać trochę. Wiem, że tam na południu pod płotem nic mi nie grozi. Gorzej w kierunku północnym, bo tam już mam sąsiadów, ale tam na razie aż tak daleko nie będę się wybierał. Pobiegam sobie koło domu, bo w zasadzie dalej nie potrzebuję. A może się coś ciekawego znajdzie. Może gdzieś jakaś zamknięta skrzynia. Wcale bym się nie zmartwił. Na razie widzę zwykłą skrzynkę. Bardzo daleko na horyzoncie, ale ją widzę. Zobaczymy, co przyniesie. I straciłem ją z oczu? A dlaczego? Już to nie, jest tutaj. Świetnie, zagapiłem się na roślinki. Okej, może być, cokolwiek by to nie było. Zawsze się przyda. Zawsze z tego jakiś użytek zrobimy. O, z tego też. Z tego też. Te rośliny są w zasadzie, nie wiem, nie bardzo użyteczne, można powiedzieć do końca. Można z nich, co prawda, robić olej medyczny, z nich i z oleju rybiego. I w zasadzie to jest jedyna ich rola. Co prawda, z czterech roślin można wycisnąć biopaliwo, ale jak już się poluje, to tego tłuszczu jest na tyle, że nie ma takiej potrzeby. Chyba, że naprawdę... Ojoj! Nie, lepiej uciekać. Lepiej uciekać. Lepiej uciekać niestety, bo... Za chwilę będę bez bandażu. Lepiej uciekać. Może odpuszczą. Tego się nie spodziewałem, że tak blisko podszedłem. Dobrze, że mam wytrzymałość całkiem dużą. Oj, oj, oj. Dobra. Odpuścili chyba. A niekoniecznie. Skubani, ale walą. Cwaniaki, bo jest ich trzech. To cwaniaczki. No. Trzech ich było. To się poczuli mocni. Czekajcie, zdrowie odzyskam, ja wam podziękuję. Niepotrzebnie tylko jeden nabój straciłem. Dobra, chyba się wycofali. Chyba się wycofali. Oj, 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 oj. Ale mi się gorąco zrobiło. No dobra, w porządku. Jestem z powrotem, te deski się zrobiły, mogę robić płotki, mam nadzieję, zaraz zobaczymy, bo to chciałem zrobić. Barierki, tak jest. I tych barierek mogę stworzyć na przykład na początek dwie. I chciałbym stworzyć dwie zakrzywione. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Dobra, robią się. Okej, okay, wyobraziłem to sobie w ten sposób, że zakrzywione barierki postawię tutaj, o ile mi się uda. Wykorzystam do tego ten podest. Ten fundament. Obojętnie, w którą stronę będzie stał.
Okej, dobrze. Mamy zwykłe, mamy pierwsze zakrzywione, tak? I teraz, o. Jakbym je chciał ustawić, to ich nie ustawię. Dobra. Okej, to weźmy proste. Weźmy proste. Tak jest, proste nam się tutaj ładnie ustawią. Dobrze, a czy ustawią się dalej? Oto jest pytanie. Czy ustawią się dalej? Czyli weźmy drugie proste. Czy można dołączyć barierki do barierek? Chyba nie bardzo. A nie, no można, tylko tak. Tak nie do końca dobrze. Nie tak, jakbym to sobie wyobrażał. Okej, dobra, w porządku. Znaczy niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie, znaczy musi być fundament i w tym momencie dopiero można coś kombinować. No chyba, że... Chyba, że... Da się to przyciągnąć jakoś tutaj. Nie daje się to przyciągnąć w żaden sposób tutaj. No szkoda. Trudno, w takim razie będę musiał te barierki wykorzystać gdzie indziej. Myślę, że wykorzystam je po prostu tutaj. Dobrze, tą też sobie wezmę, zbiorę i przeniosę w drugie miejsce. Ok, czyli po prostu zrobię sobie barierki. Tak, żeby... O! Samemu do wody nie wpadać. Tak powinno być ładnie. A nie jest ładnie. Nie wiedzieć czemu brzydko się zrobiło. No to cóż, jeszcze raz. No tutaj to nie może być tak, że to jest brzydko. To ma być ładnie. Okej. To znaczy, że ta... Aha, bo ta się gdzieś jakoś tak kiepsko przykleiła. Dobrze. W takim razie poproszę. Ciach. O, teraz jest ładnie. Teraz jest ładnie. To tu by były barierki. Te pokrzywione dwie trzeba będzie niestety chyba zutylizować, bo nigdzie ich tutaj nie przyczepię. Zapewne. O, bo one się nie chcą w żaden sposób spoufalić z tą deską. No i teraz trochę kiepsko, bo nie ma jak tego przyczepić w żaden sposób. Nawet nie jestem w stanie tego w ogóle położyć, więc chyba będę musiał zrobić zakrzywiony fundament i dopiero wtedy je położyć. Co mi się wcale nie uśmiecha. No ale dobrze, w porządku. Skoro nie można tak, to trzeba kombinować inaczej. Czyli co, barierki mogę sobie zupełnie spokojnie zrobić. One mi tutaj jakieś poczucie bezpieczeństwa dadzą. Tak, znowu trochę desek potrzeba. Trzeba będzie zaraz iść po drewno. Dobra, jest ta barierka. No jest, ok, w porządku. Cyk, barierka na schody. 7 po tej stronie. O, powinna się ładnie do schodów przypiąć, prawda? No, pięknie. Bardzo ładnie to wyszło. Dobrze, w takim razie tu się ogrodzę. Tu nie wiem, czy mi się uda. Jak się uda wbić fundamentem w ziemię, to pewnie tak. A jak nie, to już trudno. Tutaj się ogrodzę w podobny sposób. No i właśnie tutaj myślałem, żeby zrobić sobie wejście
bo z tamtej strony raczej nie spodziewam się najazdu jakiegoś większego. No ale dobra, niech zostanie tak jak jest. No i tutaj gdzieś powiedzmy sobie w tym miejscu będzie mógł stanąć kurnik i będą te kury miały możliwość biegania po wolnym wybiegu. Dobra, czyli jeszcze, moi drodzy, dzisiaj jedna barierka na pewno. Jeszcze jedna barierka na pewno. Ok, i jedna schodowa. I jedna schodowa, tylko niech się zrobią. Zaraz, żebym ja się nie pomylił. Jedna schodowa. Niech będzie, o, bardzo dobrze. I niech będą dwie takie. A jak zrobię jeszcze jedną deskę, ile ja potrzebuję? Raz, dwa, trzy, cztery. To jak zrobię jeszcze dwie deski, a w zasadzie jedną już mam, to muszę zrobić trzy deski, żeby było cztery deski, no to będę mógł to zrobić zupełnie spokojnie już do końca. Ok, raz. Dwa. Tutaj mamy, moi drodzy, trzy. Ok, deski się robią. Jak się zrobią te deski, to wtedy zupełnie spokojnie będzie można zrobić jeszcze dwie barierki i w tym momencie będę miał piękne wejście do swojej bazy. Zdrowie odzyskałem, więc będę mógł się zrewanżować tamtym gościom. Dopadli mnie, było ich trzech i nie wiem, czy to byli tamci z północnej bazy, czy jacyś tacy zbłąkani, bo to różnie bywa. Dobra, są cztery dechy i jeszcze dwie barierki w takim razie, poproszę. Idealnie. Idealnie dwie barierki, a na koniec dnia jeszcze jedną rzecz zrobimy. O, już tutaj będę zaraz, już będę później kombinował, później będę rozwijał tę część bazy, ale na koniec dnia jeszcze jedna rzecz nas czeka do zrobienia. Spróbuję tutaj coś fajnego wymyślić, żeby jednak ten kurnik tutaj postawić i żeby on sobie tutaj spokojnie stał i żeby też moje zwierzaczki miały gdzie pasać po wyjściu z kurnika. Ok, dobra. No to teraz wejdźmy do bazy. Coś mi się wydawało, ale to tylko tak woda faluje, więc to nie to. Ok, wejdźmy do bazy i moi drodzy, o, na stole warsztatowym spróbuję zobaczyć, czy mam wszystko, czego potrzebuję do zrobienia sztab żelaza jednej albo dwóch, zaraz zobaczymy, bo jeszcze chciałbym sobie zrobić wyjście na dach, a do tego potrzebuję sztab dwóch i czterech kawałków spoiwa. Sztaby dwie. Zaraz zobaczymy. O, powinno się udać. Sztaby dwie powinno się udać. Dobrze. Ok. Masę i energię będę uzupełniał potem. I jeszcze lepiszcze. Jak ono się robi? Ono jest tutaj w tych medycznych sprawach. To jest olej, to są rogi, to jest popiół. Popiołu mam sporo. Rogów też dosyć. I oleju też dosyć. Za chwilę będę musiał podrzucić do pieca. Nie wiem, ile tam trzeba. Nie pamiętam. Jeszcze raz spojrzę.
czego tutaj trzeba. Czterech olejów. Dobrze, jeszcze. Raz i jeszcze raz. Dobra, mamy cztery. Cztery oleje. Stwórzmy. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Pięć. No i dobrze. A do zrobienia tej tu klapy potrzebuję 4. Tylko że jeszcze 6 desek. A na to już nie mam materiału. 6 desek, moi drodzy. Kto to widział? Teraz będę się musiał szybko uwijać, zanim się ściemni. Pójdziemy w tę stronę. Jedna deska. Teraz druga deska. Trzecia deska. Czwarta. Piąta. Dobra, i szósta z zapasem jednej kłody. Jeszcze. Dobrze. Okej. Dobra. Deski się robią. Ja szybko wracam, bo miałem dołożyć do pieca. Chociaż jak zgaśnie, to też się nic nie stanie. Okej. I zobaczyć, co tam. Tam coś leży, czy... Nie, to kamień jest. To jest kamień. Nic tu nie leży, niestety. No i dobrze. To wracamy do domu. No jak tam z tymi deskami? Jeszcze chwila z deskami. Zrobimy sobie przejście, czyli właz. Myślę, że gdzieś tutaj nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał. Albo też mogę go zrobić i tutaj, bo też praktycznie nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał. Okej, dobra. Tylko co zrobić z tą podłogą? No trudno, zdemoluję ją po prostu. O, pięknie się niebo nade mną otworzyło. I robimy właz. Tak, darmowe światełko. Upiorne dosyć, ale zawsze. Zawsze coś widać. Dobra. I tak. I w którą stronę te deski? W tę stronę właz będzie. I ja tutaj. No co jest? Nie tak. Ze złej strony jest. Chociaż. Aha, nie, wchodzi się z tamtej? Jak to jest?
Patrzcie, już zapomniałem, a rzeczywiście wchodzi się z tej. Dobra, jest w złą stronę, ale rano go sobie przełożę. Dzisiaj już mi się nie chce tym bawić. Najważniejsze, że jest zrobiony. Dobrze, moi drodzy. O, proszę, ognisko widać aż stąd. Zobaczmy na mapie. Co mamy? Mamy tutaj właśnie ludków na północy. Tu mi się wydawało, było coś, ale to widać było ruchome ognisko. Tu jest jakieś ognisko. Tu daleko na północy, o proszę, znowu coś się pojawiło. No i tam na południe ode mnie. O, to jest jeszcze na zachód ode mnie zupełnie, ale to jakiś jeden samotny. I ten na południe ode mnie też już wrócił. Czyli mamy znowu jakichś tam sąsiadów, których warto będzie odwiedzić. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam jak zwykle do polubienia, komentowania, subskrybowania. Jak się podobało, powiedzcie znajomym, niech też przyjdą i obejrzą. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.